słuchajcie, wszystkich zachęcam do kręcenia filmów telefonami komórkowymi. Telefonami komórkowymi. Telefonami komórkowymi. Wiecie, po to się spotykamy dzisiaj? Żeby nie było niedomówień? Kto wie? Chcemy zrobić praktyki. Kto wie? Co to jest za mną? Komórkowa telewizja. No, tata ma piątki pewnie. Słuchajcie, jest taka akcja. Otwieramy w tej chwili tutaj maksymalnie nieprawdopodobną rzecz. To jest pierwsza na świecie telewizja komórkowa, jaka w ogóle istnieje, internetowa. I to się będzie działo tu na Targówku. Bardzo się cieszę, że strona telewizji komórkowej, to jest Targówka, zostaje odpalona właśnie dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że ta inicjatywa jest naprawdę świetna i z dużym podziwem obserwuję i zapał was wszystkich przy kręceniu tych filmów i filmy same, bo te filmy są naprawdę rewelacyjne. Cieszę się, że po pierwsze te filmy są takie dobre, ale po drugie, że dokumentujecie pejzaż Targówka. I to w sposób taki niestandardowy, że pokazujecie dzięki tym filmom prawdę o naszej dzielnicy, która nie zawsze jest chciana. Mamy szansę stać się fotoreporterami. To jest szkoła wideo dziennikarstwa i kulturalnego, i obyczajowego. W tej chwili magry ci komórko? Nie, aparat, nie komórko. No. Ja powiem tak. Bardzo fajnie, że jest pan, który tutaj jest reprezentantem seniorów, że jesteście wy i że jest burmistrz. I szczerze powiem, też się cieszę, że my też tu jesteśmy. Wielu was, mam nadzieję, że zarówno pan Cezary, widzi przyszłych dokumentalistów, nie tylko naszej dzielnicy, ale w ogóle życia takiego codziennego. Jest z nami tutaj Nikita, który rozpoczynał na pierwszym warsztacie. Nikita, ty też chodziłeś do Czarnieckiego? Nie. Nie udało się, dobrze. W każdym razie, słuchajcie, to nie jest dla telewizja dla kujonów, to nie jest zajęcie dla ludzi, co nie mają wyobraźni, ale głupi też być człowiek nie może, żeby się za to zabrać. O, idzie raper. Słuchajcie, to jest człowiek, który również zaczynał tutaj kiedyś, razem z Nikito i z pięcioma jeszcze osobami, robić komórkową telewizję osiedlową. Zrobili razem graffiti, przyjechała Straż Miejska, powiedziała im, że nie można. Oni jak kulturalni, policja właśnie, siema. I powiedzieli kulturalnie, że prawda, mają tutaj jakiś swój artystyczny cel. Próbowali uzyskać jakieś wyjaśnienia. Powstał z tego bardzo piękny film kryminalny z elementami artystycznymi. No i możecie go zobaczyć na komórkowej telewizji osiedlowej. Zapraszam was do obejrzenia tych filmów, ponieważ wśród nich naprawdę kryje się bardzo dużo prawdy. Jedziemy.